Powiem jak polityk, bo nie ma co udawać, jestem politykiem i ja nie wstydzę się tego w przeciwieństwie do wielu polityków, którzy twierdzą, że polityka jest zła i ciągle słyszymy, że za dużo polityki w polskim życiu. Jeżeli nie będzie polityki, zdrowej polityki, polityki, którą będą realizowali ludzie prawi, uczciwi, ludzie, którzy będą przede wszystkim myśleli Polska, a potem ja i moje ugrupowanie polityczne, to my będziemy wszyscy dumni z tej polityki. A nie będzie polityki, proszę Państwa, nie będzie państwa bez polityki i musimy mieć tego świadomość, bo inni poza naszymi granicami tę politykę za nas niestety robią. I ta polityka dzisiaj nie traci się suwerenności w wojnach. Dzisiaj traci się suwerenność właśnie poprzez działanie instytucji finansowych, poprzez wyprzedaż majątku, poprzez to, że stajemy się uzależnieni od innych. I myślę, że tak jak wszyscy tutaj przy tym stole mówiliśmy o jednym, możemy i były różne poglądy, są różne poglądy, różne pomysły ekonomiczne, ale wszyscy tutaj przy tym stole mówiliśmy o jednym. Mówiliśmy o państwie, silnym państwie polskim. Państwie, które nie będzie uginało karku przed różnego rodzaju lobbystami, korporacjami i interesami innych państw. I takiej polityki gospodarczej chce Prawo i Sprawiedliwość. I mogę Państwu powiedzieć, my na pewno będziemy cały czas rozmawiali i będziemy realnie wdrażali w życie patriotyzm gospodarczy, bo każdy z nas, w interesie każdej polskiej rodziny jest to, żeby polska gospodarka była silną gospodarką i żeby polskie państwo było silnym państwem. Pytanie do pani Beaty Szydło. Zakładam, że w 2015 lub wcześniej PiS wygra wybory, a pani poseł zostanie bardzo ważnym ministrem. Proszę podać 5 pierwszych najważniejszych decyzji politycznych, aby poprawić stan polskiej gospodarki. Proszę Państwa, w tym pytaniu jest jedna prawda, że PiS wygra wybory. Natomiast ja niekoniecznie muszę być ministrem. Ale powiem, co mamy w planie, bo to jest bardzo, to jest przygotowane. Mamy w tej, rozumiem, że krótko te najważniejsze rzeczy. Myśmy to nazwali plan odbudowy państwa. 5 najważniejszych spraw, które trzeba zrobić dla Polaków. I rzeczywiście to jest program rozpisany na dni, tygodnie, miesiące pierwsze po wyborach z przygotowanymi projektami ustaw. I to jest tak. Zmiana systemu podatkowego, w tym wprowadzenie podatku bankowego i od hipermarketów. Te projekty ustaw. Te projekty ustaw są już złożone w komisji i bankowe oczywiście nam odrzucili, ale w tych podatku dochodowym i podatku, w którym przewidujemy również korzystne rozwiązania dla inwestorów, to jeszcze ciągle jest w komisji. Podatek VAT oczywiście obniżymy tę stawkę, która w tej chwili drenuje kieszenie nie tylko każdego z nas, ale przede wszystkim polskich przedsiębiorców. Wprowadzamy program teraz Rodzina, bo bez tego nie ruszymy. Program demograficzny, który składa się z 3 elementów. Pierwszy element to jest pomoc finansowa dla rodziny, łącznie z ulgami podatkowymi, bon rodzinny, który jest taką pomocą na wzór Szwecji, o której tu była mowa, na edukację dzieci. Druga rzecz dotycząca urlopów wychowawczych i macierzyńskich, również dla matek, które prowadzą własne firmy, a które w tej chwili są poszkodowane, jeżeli chodzi o prowadzenie składek. I trzecia kwestia to jest pomoc w pozyskiwaniu mieszkań. To jest 3-elementowy program teraz Rodzina złożony w Sejmie.
przygotowujemy Narodowy Plan Zatrudnienia Młodego Pokolenia, tak to nazwaliśmy. To są ulgi, rozwiązania, propozycje na wzór tego, co jest stosowane między innymi w tych krajach, gdzie Polacy w tej chwili szukają zatrudnienia. Dotyczy to korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy i również dla pracowników. Kolejna rzecz, to o czym mówiłam, repolonizacja banków i wreszcie program dla przedsiębiorców Euro plus zero, czyli to, o czym między innymi mówił tutaj pan Ireneusz, że to musi być wprowadzone. Polscy przedsiębiorcy muszą mieć stworzone takie warunki, żeby mogli przede wszystkim konkurować i mogli zdobywać również inne rynki i żeby przede wszystkim nie byli wypierani z polskiego rynku. Dodam jeszcze, że to, co poza tą sferą gospodarczą, ale co się wiąże z tym, mamy przygotowane już założenia reformy oświaty. Jeżeli nie stworzymy warunków do wychowania i kształcenia młodego pokolenia takiego, żeby rzeczywiście ci ludzie nie byli tak jak w tej chwili ogłupiani i zabrania się uczyć na przykład historii czy religii w polskiej szkole, to nic nie zrobimy, nawet w gospodarce. I kolejna rzecz, służba zdrowia, likwidujemy NFZ. I to są te najważniejsze rzeczy, o których mogę dzisiaj Państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to zrobimy, bo po prostu mamy na to przygotowane projekty.